A czego dziadek nie tańczy z babcią? Przed chwilą tańczyli. Nie zdążyłam nagrać, jak oni tańczą z dziadkiem w kuchni. Już się uspokoili. A, co to było? Ty coś rozrabiasz, roznosi ci energia, co? Przyjechaliśmy do takiego miejsca, gdzie będziemy mogli grać w minigolfa. To jest w ogóle jakiś taki park, gdzie można różne sporty uprawiać, ale nas interesuje akurat minigolf. To jest o tak. Ale od osoby to jest? Tak. Masz dobrego kija? Chciałem kupić. Tak, który kij chciałeś kupić? Ten kij? No nie są tanie rzeczy, synku. Taki kij kosztuje 699 dolców. Wiesz? Tutaj jest tanio. Za 999. No właśnie nie wiem, który wybrać, wiesz, na dobry początek. Czy ten za 700 dolarów, czy ten za 1000 dolarów. Za 1000 to sam gra. No właśnie. No i co to za przyjemne? Ile bierze? No ale jest duży wybór, czapek. Co się dowiedziałeś? Jest 10 dolarów za gracza. I oni dają ci kij do grania, więc ty musisz... Jest w tej cenie? Chcę zapłacić i zacząć kiedyś. Dobra, a dodatkowe piłki może trzeba jeszcze wziąć, bo nie wiem, dają czy... Dają wszystko. I powiedziałam, że będzie nas... Zakładam, że też dają. Oliwier jest za darmo. Tak? Czyli za 7 osób musimy zapłacić, tak? 70 dolców? Jeżeli mamy 70. Tak. Jeżeli 7 osób gra, to wtedy 70. A jeżeli nie wszyscy będą grać, tylko mogą popatrzeć i nie muszą płacić? Tak. Tak więc tam na dole jest biuro. Kasa, a na górnym piętrze nie jest tylko taras widokowy, ale również miejsce, w którym można wybijać piłeczki na pole. Ile bierzemy? Ile bierzemy? Dla ilu osób? Wszyscy gramy? Pięciu. Dobra. Wiecie, jak się nazywa taki kij? To się nazywa kij półeczkowy. Puter się nazywa. Jaki? Puter. Ale możemy wejść tak popatrzeć. Putin to tak, wszyscy mogą, tylko od zagrających się płaci. Jak szczęściarze? Ja sam nawet wziął kartkę do notowania. Słusznie, bo... Wyników, ja notować wyniki. Idziemy do Hall One. Mama się teraz... Dobra, to się skupiaj. Ja ci pomogę. Ja tam widziałam, jak pan robił. O, i będzie za pierwszy. Prawie się udało. A teraz delikatnie, tak. Dobrze! Oliwier za drugim razem trafił. O kurczę, o mało co nie wróci. No to właściwie... To właściwie zaczynamy od początku. No to już trzeci będzie, czwarty. Pierwszy. Od nowa. Tata się ze mnie śmiał, zobaczymy jak jemu pójdzie. O. Ale ona mija. Tylko pięć? Zobaczymy teraz Jano. Słabo. Słabo. Co co najmniej 10? Co to ja? Mamy różne techniki. Uważaj, by ci może piłeczkę uderzyć. A graliście taką piłeczką? To sami. O, ładnie. Tutaj mamy bardzo ciekawy dołek. Jest coś takiego. Jest taka dziura z przepustem umożliwiająca trafienie tam do dołka. Dobrze!
I ona teraz tam na dół poleciała. Wyleciała? Tak. Dobrze jest. Dobrze. Brawo dla Oliwiera. O, 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 było bliziutko. Na dole. Ten strach padło. Uważaj na kamyczki. I dziś przeszkodził ci kamyczek. Cztery? No dawaj, dawaj. Dobrze, brawo! Więc już kończymy grę. Jesteśmy przy ostatnim dołku. Trzeba przyznać, że bardzo fajnie jest ten pole mini golfowe zorganizowane i dobrej jakości jest podłoże. To jest. Są porobione przepusty, różne takie rzeczy. Bardzo fajnie to wygląda. No i jesteśmy bliscy już końca. Mama zapisuje punkty, potem wszystko podliczymy. Mogę słowa komentarza od komisji sędziowskiej? To wygrywa ten, co liczy. Co liczy, co zapisuje, tak. Bardzo wysoki poziom uważam, jak na pierwszy raz, super. Trzy. Dobrze, brawo! Co? Tam nam dziękują za granie. No. Chyba im się podobało. To dobrze graliśmy. No. Ale wrócili do tego samego. A Jacka kusiło, żeby 36 dołków wziąć. Tak. Bo tylko w sumie do jutra byśmy droższy, grali. Nie? Tak. Od osoby. To wziąć. A to od razu tak rezerwuje. To trzeba było rano przyjść. 18 albo 3, albo 66. Ja nie można 20, ja tak mówię. A w którym już zaczęliśmy? O 4 jak zaczęliśmy, na 1,5 godziny. A pan mówił, że 30 do 45. No jakby ktoś sam grał, to tak. Dobrze. Brawo. Komisja sędziowska pracuje. Zaraz się dowiemy, jakie były wyniki. 57, 62, 66. Jeszcze raz, kto wygrał? Mateusz i w nagrodę dostał loda. I to duża różnica, 58 punktów. Później ty i... Kamil, Oliwier wygrał swojej kategorii wiekowej. Brawo! Szymonek, dokładnie. Szymonek też ma nieźle, bo ma 69. O! Wracamy do naszego apartamentu, ale po drodze jeszcze zajedziemy zobaczyć taki hotel, który został zrobiony w kształcie gitary. Czas zmiany świateł tutaj trwa naprawdę długo. Akurat teraz nie było długo. Oj, zobacz, przed nami! A przed nami jest gitara, o której mówiliśmy. Hotel w kształcie gitary. No piękny ten hotel, faktycznie. Tutaj mamy gitarę, a strony idą jako takie światło do nieba. Tu idziemy na górę, obejrzymy sobie jak to wygląda i się damy wracamy.